Cześć wszystkim z tej strony, Tomek Jędrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was serdecznie, przed nami Jackson Archtop JS22Q w wersji siedmiostrunowej. Mamy tutaj instrument naprawdę fajny, jeżeli chodzi o budżetowe instrumenty siedmiostrunowe. Moi drodzy, krótko o gitarze. Sam korpus wykonany jest z lipy. Mamy tutaj nakładkę skolną falistego. Bardzo ładnie się to prezentuje. Kolor to See Through Black. Korpus jest fajnie wyfrezowany. Ma bardzo dobre łączenie z gryfem, który wykonany jest z klonu oraz posiada pośrednicę z amarantu, na którą nabito 24 progi jumbo i ożyłkowano go po całości. Tak i podsunicę, jak i główkę. Most w tej gitarze to typowy taki standardowy, stały most ze strunami przez korpus. Dwa przetworniki o wysokim outpucie, potencjometr tonów, potencjometr głośności i trójpozycyjny przełącznik, bo taki wystarczy w tego typu gitarze, by sprostał swoim zadaniom. O czym zaraz się przekonacie, jeżeli chodzi o brzmienie. 7 kluczy w układzie 3x4. Gitarka, jak widzicie, smukła, bardzo fajnie cięta. Może się podobać i fani siedmiu strun na pewno nie będą zawiedzeni, wydając te pieniążki na ten właśnie instrument. To tyle. Posłuchajmy, jak ona brzmi. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.